Jean-Claude Juncker znany jest ze swoich wielu globalistycznych i często kontrowersyjnych opinii na temat współczesnej Europy. Ale jego ostatnia wypowiedź przyśmiła je wszystkie. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w pełnej powadze stwierdził, że przywódcy innych planet martwią się o to, jaką drogą pójdzie Unia Europejska. Pomijając już kwestię tego, że Jean-Claude Juncker rzeczywiście utrzymuje kontakty z przedstawicielami pozaziemskiej cywilizacji, to w całej tej historii najdziwniejsze zdaje się podejście, jakie prezentuje on sam. Fakt, że od dnia 28 czerwca, gdy jego wypowiedź po raz pierwszy pojawiła się w sieci, nikt nie usiłował jej prostować, ani choćby zbyć śmiechem, wydaje się dość intrygujący. Trzeba doprawdy nie mieć wyobraźni, by pozwolić takim plotkom krążyć w sieci i nie zaprezentować choćby najgłupszego z wyjaśnień. Faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne. Oczywiście można też sugerować, że cała ta sytuacja zaistniała w wyniku zwykłego przejęzyczenia, ale wtedy wyjaśnienie wszystkiego zajęłoby przecież tylko chwilę. Zresztą, równie prawdopodobnym może być to, że przewodniczący Komisji Europejskiej mówił pod wpływem alkoholu, co podobno zdarzało mu się już w przeszłości i to wielokrotnie. Do ustalenia pozostaje wtedy fakt, czy wpływ procentów wpłynął na jego wymowę, czy może po prostu na poziom prawdomówności. Jak nie trudno się domyśleć, wypowiedź Junckera wywołała falę spekulacji odnośnie tego, co stało za jego słowami. Czy wreszcie doczekaliśmy się długo oczekiwanego ogłoszenia istnienia obcych? Czy byliśmy świadkami zdarzenia, które zapisze się na kartach historii? Niestety, na odpowiedź na to i wiele innych tego typu pytań musimy jednak poczekać przynajmniej do oficjalnego oświadczenia.